Dlatego mówię, że uważasz na gitarę. Gramy w GTA, no. Gramy w GTA, więc wszystko, o czym rozmawiamy! Co się stało, Hogaty? Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Stream! Czy będzie taki ciężki? Czy Dragon nas wszystkich rozwali, pokona i będzie pierwszy? Na parkurze? Czy będzie to... O Jezusku, od razu. Dzięki! Dzięki, że wszyscy się uderzyli. O, szkoda. Dzięki, Hogaty, po raz... Kurde, co? Jaki ja? Musiałem przez ciebie zwolnić w lecie. Aha! No. No sorry. No powiedz, że ja jeszcze. No powiedz. Nie. Sejt. Sejt. Nie. Sejt. Nie no, powiedziałem, że nie. Dobra, gdzie mamy polecieć? Bo ja doleciałem gdzieś, ale to raczej kolejny checkpoint tutaj będzie. Gdzie ty doleciałeś? Na inny checkpoint, chyba. A tam na dół gdzieś. Ta. Zastanawiam, czy te wszystkie punkty mamy przelecieć faktycznie, czy po prostu mamy wybór. Nie no, tam jest normalnie na końcu tego wszystkiego punkcik, widzę. Mhm. Jezus Maria, no teraz na koniec to bym się zdenerwował, jakbym spadł. Jezus, to ma takie przyspieszenie. Tak, są tutaj takie dziadowskie punkty sporne, bym powiedział. Nie! Kurcze, pieczone. Dragonek, let's go. Co tutaj teraz? Uwaga. Dobra. Dobra, co tu teraz? Dajcie mi checkpointa! Na przykład... No stój! Jakie to jest gówno, no! Dzięki, Dragon! O. Siema! Witam! Siema. Nie! O. Aha. Dobra. Okay. Ale masz ciemniutki pojazd, Szepardzik. No twój nie. Ooooo! Ja może tam od razu? O. Nie da się tu od razu! O kurcze, panie! Bertku! Nie! Zostaw mnie! Ty, poczekaj sekundkę. Jezus, już tu. O Jezu. Kurcze. Ty, ile tego jeszcze tam jest? Ty, ale ciekawe, mam wrażenie, że te propy są ładnie ułożone. Ja, no na ostatnim! Mnie się wychyliło trochę. Nie, podoba mi się samochód, którym tu jedziemy na tym. Mi się mega podoba ten pojazd. Nie podoba mi się raczej to, że nie! Mamy kontaktowy, więc jest jak jest. Urecze! No, tutaj do tyłu ja nie, muszę nie, do przodu nie. Pojechać. No ale to czekaj. Nie musiałeś do tyłu już. No, bo musiałem się jakoś rozpędzić, ty! Tutaj właśnie nie ma szybko, tylko wolno. Rozpędzam się, Ola, wiesz? Rozpędzam się, jakby... Wolno. A, no i kurwa nie... Aha, dobra, tak też spadnie, fajnie. Dobra, mam checkpoint! Mam nadzieję, że prawdziwy... Boże, niech to będzie prawdziwy checkpoint. Nie, no przecież... Jest prawdziwy! No wypierdalaj. No wiesz, największy problem to ludzie. Jakby to powiedział Piłsudski... Mapa fajna. Tylko ludzie kurwy. Ja bym chciał zobaczyć AI jako Piłsudski mówiący taki tekst w grze GTA. Tylko ludzie kurwy. Ja, można... Gra wspaniała, tylko gracze. Nie, no przecież to jest kurwa. Nie. Dobra, let's go, jazda. Jazda, ram pam pam. No to teraz rzuca, wcześniej jakoś mi się udało lepiej. Tak, zesrało no, bo się, bo... Ten samochód to jest do cipy, jest... Super jest ten samochód właśnie. Nienawidzę go. Bardzo dobry jest. Jest absolutnie zdupczony, świetny. Zjebany. Jest idealny, stary. Nie widziałem gorszego samochodu. No to nie wiem, popatrz na parking do siebie.
Nie, to musiałbym kurwa zobaczyć tego twojego golfa zajebanego. Zasranego. Badam dół. No fajnie, prawie. To chyba zostanę. No to zostań. Żadna strata. Jezus Maria, bogaty. Żartuję. Nie żartował jak coś. A! Wow. Aha. Nie, Hogaty nie żartuje. To ham, jak nie żartował. Tak, generalnie to Hogaty jak nie żartuje, znaczy jak mówi, że to żartuje, choruje. To... to już był taki jeden tutaj, youtuber. Były. Był czas, który... przeszły. Bo powiedziałem, że były. No. Dobra, jest. No nie, w drugą stronę, no jaja se robicie, że teraz się muszę odwrócić tu, no nie. Nie. Jezus, i jeszcze tutaj panie ten Fertku, zakręt. To są jakieś jaja. Panie Fertku, jaja to są jakieś. Nie no. I to jest jeszcze takie małe gówno, to po prostu nie skręca, tak jak bym chciał. Małe gówno to I said today at the morning. Nie! Co jest? Dlaczego? Tam przodem trzeba być, no. Nie tyłem. Nie no, mnie tu zastrzeli. No. Ależ nie fajnie to jest. W obecnych czasach lepiej tak nie mówić. Nie mów tak, Ola, właśnie. GTA RP. Tak, tylko GTA RP. No to wiadomo przecież, że dlatego mówię, że uważasz na GTA RP. Gramy w GTA, no. Gramy w GTA, więc wszystko o czym rozmawiamy! Co się stało, Hogaty? W GTA RP? To w GTA się stało właśnie, tak. A się, że tak powiem, spierdoliłem. Także... O, że tak ujmę... Ujmę poetycko. Aha, nie, no to jest dla mnie już gorsze, bo już 30 razy powinienem dalej być. O, już zrobiłem, okej. Okay. No właśnie, no i właśnie o tym mówię. Ja już jestem matgę na tym punkcie, wow. Po prostu. Tyle czasu wow. Tu siedzę. Wow, wow, wow. A co tu się wydarzy przy się? Hallelujah. Już prostego pierwszego przejazdu nie mogę zrobić po tym UFO, więc... Nie bądź matkę, bądź irytujące. Przez ten spowalnie, że się odbijam od niego cały czas. Okay, od tego spowalniacza. Dobra, czyli tutaj kontrol, a potem shift, dobra. Obczajone. Mo, teraz może teraz się nie wywalę, głupio. I po prostu przejadę do tego punktu. O, dokładnie, dokładnie, w końcu. Siema, i to jak zwykle, musiał ktoś przyjechać. Zrobiłeś żeby... teraz, kochanie. No nie wiedziałem co tam jest do zrobienia, więc mi się kolorowy. Nie! Kurwa, no mi się mylą, to, bo to się do tyłu jedzie gówno zajebane. Okej, okay, i co, mamy zjechać na dachu, nie, tak? Nie. Spierdzielaj. Jak nie? No na dachu, no fej, prawie doskoczyłem. Ta. Ta na pewno. Kurde no. Ale ta na pewno. A to czekaj, ja to tyłem mamy, czy? No właśnie ja chcę zrobić tyłem, bo ja no ja zrobiłem, też chyba mi się wydaje, że tyłem. Nie, tyłem, poczekaj, no co ty się pchasz? Przecież ci się nawet nie wypchałem, skoro jesteś w duchu. Dupku. O, o ty. Ale teraz jakbyś mi się wepchał, to mi się już zerwało. O. Jęk. Jęk, jęk. Idź się pan. Bo tu nie fajny, nie fajny. No widzę, będę miał też tu problem zapewne. Fajne, krzywe. Krzywe jak mój nos na przykład. O! Tu brak! Dziura. Tam jest. Dziura, widzę. Nie, widzę to. Ale mazgowy, ale zjebany to jest. No. Nienawidzę tego. Jest dobra mapa, tylko gracze słabi, no. Nieprawda. Nie wyzywaj mapy tylko dlatego, że nie potrafisz na niej grać. Będę wyzywał mapę, bo mapa super. Tylko samochód kurwa. O, to samochodu też nie wyzywaj, ok. Nie, samochód, samochód jest koksem metalnym. Ostatnio Bakus nagrał film i aha. Tam było powiedziane, my bardziej zbugowany. Dobra, ale dobra, ten. Dobra, ale kto bierze pod uwagę gadanie Bachusa na poważnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o wybór jakichś pojazdów. Także no, dokładnie. Już wielokrotnie Bachusowi udowadniałem, że jego najgorszy znowu pojazd, najgorszy, nic się nie da nim robić. Za każdym razem mówiłem Bachusowi, dobra. Bachus najlepszy pojazd.
I co? I chujów to! I no i taki był! Kurwa, przez ten zajebany znowu ten pierdolony dupę samochód. Ja się zastanawiam, jak z tej puszki coli dolecisz teraz. Siedzenie? Ale możesz go przejść. Siedzenie po 14 minut na jednym zajebanym punkcie, kurwa, który powinien już dawno być przejechany. To jest strasznie frustrująca rzecz. Dobra. To go przejedź w końcu. Zamknij ryj. To przestanie być frustrujące. Ja nie będę musiał. Cześć, Bart. Ale co tu w ogóle jest? Jakby teraz nie mogę najprostszego przeskoku zrobić. No tak, bo to prawda. Ale to jest tak samo, tekstura, jak ja wcześniej miałem, no. Gówniana tekstura, na której kurwa zamieścić się nie można, no. Bo to jest frustrujące. Shepard, a wiesz, jaka stoi legenda za śmiercią Zawiszy Czarnego? Nie. No i szkoda, że nie wiesz, to zdołcz się w takim razie może i wróć wtedy na nagrywki. Dzięki, nie. Łatwo było. Można ruiny wiedzieć, Ateny? O kurcze. No co ty wziąłeś? Czemu, nie. Czemu walić Bartka, Hogaty? Co? To jest GB7Z. A to Ola! A to Ola, przepraszam, ty no. Byłeś po prawej, nie, sorry. Nie, bo chłopie. Mi wzięło na sobą w ogóle, bo nie mogą wykryć pojazdu. Aha. Co jest? Nagranie zrobione teraz, nie pozwolą. Mogę ty, a mam słucham. Pytanie, czy orientujesz się może, czy twój Cheetah Classic no. Jest dostępny, czy go też usunęli? Nie mam bladego pojęcia, czy on jest dostępny, szczerze. Ech. Ale myślę, że ja obstawiam, że pewnie go usunęli, no proszę cię. No tak. Ale nie powiem ci na 100% niestety. Także, to wiesz co ci mogę powiedzieć na 100%? Że jesteś śmieciem, po prostu. Wiem. Tyle ci mogę powiedzieć w tak, 39 sekundzie. Tak, tak. A ja ci mogę powiedzieć, żebyś spierdalał. I mam nadzieję, że ktoś cię strąci, aczkolwiek to mam wrażenie, no, że się nie doczekam. Znaczy ja tym Infernusem klasyczkiem, ja ostatnio gram, można powiedzieć, z powrotem w uniwersum 3D. GTA. No, w definitywnej edycji. Ej, powiem wam szczerze, że tak jak na przykład gram teraz, bo w sumie wszystkie mam. I Vice City Definitive Edition i GTA 13% wszystkie. Teraz robię GTA San Andreas sobie na drugim kanale. Zapraszam swoją drogą. Kanał Szepardzik. Hashtag reklama. I, tak, hashtag autoreklama. No i szczerze, są tam misje, które na przykład są prościej zrobione, w sensie są ułatwione. A są misje, które są trudne, na przykład to, jakie nieziemsko duże obrażenia na przykład zadają tam NPC-ty i wyjątkowo celne, to jest, no, na przykład jak było w podstawowej wersji, było przejmowanie tam terenów, nie, w sensie w GTA San Andreas, tam od gangów. No było. No to było dość proste, no, w zasadzie to mogłeś po prostu tam biegać wśród nich w zasadzie i no, tak trochę nikt tak. Cię tam aż nie zabił, nie? No ta. A teraz jest tak, że jak nie schowasz się dobrze gdzieś za jakąś przeszkodą, to wszyscy w ciebie trafiają, w sensie i to są naprawdę dobre strzały. Ja tak dwa razy umarłem, miałem tak, o. No, czyli nie przejdę tego tak jak kiedyś. No i przede wszystkim pewnie są też rzeczy zrobione, że nie potrzebujesz blokować FPS-ów na przykład, żeby robić misję. A nie, tak. No takie problemy też były niestety. Tak, były, pamiętam, ale nie ma czegoś takiego tam. Modele postaci są brzydsze. No to zależy, szczerze. Niestety, ale są brzydsze. To ja grałem, więc zależy, no jak leży. Mi się na przykład dużo podobało. Lol. Lol. Mi się na przykład nie podoba CJ, nie podoba mi się na przykład Handle, jego siostra. Nie podoba mi się Sweet. No, dużo mam takich, ale... No, ale także tak to sobie wygląda, że ogólnie spoczko, podoba się, dla mnie fajnie się gra. Ale przynajmniej działa, a jak to menu wyboru broni, kołowe, jak no, ci pasuje? Znaczy, lepiej, no bo jakby ja przesiadając się z GTA na przykład online, czy z piątki, zajebiste, jakby mi to totalnie nie przeszkadza, fajne właśnie jest to, że mogę sobie od razu, wiesz, wybierać no, na kółku. Plus jeden, no dla mnie tak samo. Że nie muszę są fajne featurey. Kurwa, 14 milionów lat. A najgorzej jak wiesz, przewiniesz i źle. Tak, i bo chciałeś snajperkę, a masz już, nie wiem, C4. Tak, a nie możesz już do tyłu, więc musisz jeszcze raz lecieć. Albo co jest jeszcze śmieszniejsze, jak
No bo to chyba to było tak w podstawce GTA, w sensie w tej podstawowej wersji, że jak wsiadłeś z jakąś bronią na przykład na motocykl, to ona i tak ci się resetowała, na przykład do Uzi czy czegoś tam, bo no bo nie możesz mieć swojej broni i na przykład nie chodzić ze swoją bronią. W sensie, na misji no jakby, w sensie? No na przykład, że na przykład nie wiem, powiedzmy masz minigana, wsiadasz na, nie wiem, do samochodu z miniganem powiedzmy i wysiadasz, nie wiem, z czymś innym zupełnie, a nie miniganem. Ale nie, no w sensie nie rozumiem szczerze. No, że resetowało ci, musiałeś jeszcze raz wybierać tak czy siak. A, w ten sposób resetowało wybór po prostu. No, tak. Tak to mi się wydaje, że... Nie pamiętam jest, szczerze tego feature'a. Chyba... Nie wiem. Znaczy, póki co najtrudniejszą gierką z Definitive Edition była trójka. Ta gra jest paskudna, w sensie tak? nie da się w to grać. Ja trójeczkę bardzo miło właśnie wspominam, to jest jedyna, którą ja całą przeszedłem z tej Definitive Edition. Ja się na przykład mega cieszę, bo gdyby nie ta edycja, to bym w ogóle nie przeszedł tego GTA nigdy. A tak? Bardzo fajnie mi się grało. Ja bardzo źle wspominam, no bo ja robiłem na 100%, nie? No ja też robiłem. I mi się na przykład podobało właśnie, przede wszystkim podobało, z tego względu, że, no mówię, no dało radę to zagrać w tych czasach i wyglądało to, ładnie. Jak trzeba było przejechać przez tereny, powiedzmy tam mapy, 2 strzały i cię nie ma,